Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś przygotowałam przepyszne danie, które może być inspiracją na świąteczny obiad. Jest to schab po cygańsku. Mięso wyszło niezwykle mięciutkie, soczyste, ale mam na to swój sposób. Jeśli chcesz go poznać, zapraszam Cię serdecznie na film. Nowych widzów witam i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, by być na bieżąco. Zapraszam na film. Dokładna lista składników znajduje się również pod filmem. Zaczynam od schabu. Schab pokroiłam na takie cienkie, mniejsze plastry i zalałam mlekiem. U mnie około 2 szklanki, w zależności od tego, ile macie właśnie mięsa. I taki przygotowany schab moczymy w mleku minimum 2 godziny. Może być dłużej, ale im dłużej, tym lepiej. U mnie to około właśnie 2 godziny mniej więcej trwało. Po tym czasie wyciągam mięso, ewentualnie jeszcze tłuczkiem spłaszczam, aby były takie cienkie plastry. Jeśli są zbyt duże, również kroję na pół. No i przygotowuję mięso na talerzu, bo będę go teraz dopiero przyprawiać. Przyprawiam tradycyjnie z każdej strony. Sól, pieprz, przyprawa do schabu. I tak przygotowane mięso będę obsmażać z dwóch stron na oleju, na patelni. Kiedy mięso się obsmaża, przygotowuję sos. Do miski wlewam zimną wodę. U mnie około 1,5 szklanki. To też zależy od tego, jak macie duże naczynie do zapiekania, ile właśnie będzie Wam potrzebne sosu. Dodatkowo dodaję 2 łyżeczki musztardy, może być ostra. 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego. Około 0,5 szklanki ketchupu. Może być pikantny. A następnie dodaję przyprawy. Łyżeczkę papryki słodkiej. Sól. Pieprz. Jedną taką łyżeczkę cukru. I teraz wystarczy wszystkie składniki ze sobą bardzo dobrze i dokładnie wymieszać. Sos mamy gotowy. W tym momencie możemy nagrzać piekarnik na temperaturę 220 stopni. Przygotowuję naczynie żaroodporne. Delikatnie smaruję, natłuszczam i układam, tak jak wspominałam wcześniej, podsmażone plastry schabu. Podsmażałam z dwóch stron około 2-3 minutki. I teraz wykładam je na dnie naczynia do zapiekania i będę układać pozostałe składniki. A jeśli chodzi o pozostałe składniki, jest to ogórek konserwowy pokrojony w kostkę. Użyłam 4 ogórki, cebula pokrojona w pióra, papryka czerwona, pieczarki i możemy przyprawić tutaj składniki, sól i pieprz. No i wylewam sos. Delikatnie potrząsam, aby również był na samym dnie. Przykrywam schab po cygańsku folią i piekę w piekarniku nagrzanym na 220 stopni około godzinę. Do miękkości mięsa sprawdzam. Kilka minut przed zakończeniem jeszcze zdjęłam folię i bez folii podpiekałam około 10 minut. Pyszny, soczysty schab jest gotowy. Naprawdę wyszedł przepyszny. Serdecznie Wam ten przepis polecam. Możecie przygotować taki schab na pyszny, świąteczny obiad. Naprawdę będzie bardzo mięciutki, soczysty. Polecam Wam serdecznie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Proszę o łapki w górę, komentarze, subskrybujcie. Dziękuję.